Witajcie. Ja bym chciała, w ogóle mam taką niesamowitą wiadomość. Już przedmówcy zrobili mi wstęp i Klaudia, i Nina. Klaudia, słuchajcie, ja teraz jestem już 8 miesięcy tutaj z wami. Przyjechałam tu przez wiarę, zrobiłam radykalne kroki, kosztowało mnie to też moje małżeństwo. Były momenty bardzo, byli doradcy też, znaleźli się po drodze, byli też, były też bardzo ciężkie momenty, ale nie wycofałam się z nich. Patrząc cały czas na Boga i na Jego obietnice, i byłam gotowa, postanowiłam sobie tak w sercu, że wszystko, co jest iluzją w moim życiu, że to ma paść. I to bolało. I to bolało, to było bolesne. Bo słuchajcie, po 10 latach małżeństwa przyjechać tu i zostawić wszystko za sobą, przyjechać w ogóle, zaczynać życie od zera, to ciężko jest, to nie jest łatwo. W ogóle przyjechać do kraju, gdzie jest zupełnie inna mentalność, przyjechać po 26 latach, to nie są, to są trudne rzeczy. Przyjechać do Warszawy, chociaż gdzie ja nie mam takiej rodziny z ciała, gdzie moja córka jest w Szczecinie, a ja jestem tutaj. I nawet nie, ją ani razu nie zobaczyłam przez te 8 miesięcy. Ona przyjechała tutaj. I nie przeprowadziłam się gdzieś tam bliżej. Przeprowadziłam się tutaj. Żyłam czasami tutaj w samotności, mimo wszystko, że miałam tylu braci i siostry. Byłam w popędzie budowania tego życia. Zmagałam się z kradzieżami, zmagałam się z różnymi rzeczami. Ale były też dobre rzeczy, bo zbudowałam biznes, zrobiłam kroki wiary, oddałam wszystkie pieniądze i zaczynałam kompletnie od zera, gdzie doświadczałam wielu cudów. Głosiłam Ewangelię na miejscu, w którym jestem. Oddawali życie ludzie, życie Jezusowi. Kilku z was nawet było przy tym. I mogliście doświadczyć tych rzeczy. Na dzień dzisiejszy, po 8 miesiącach, Harold, podejdź tu, come here. Come. Na come. Steht hier. Es geht über dich. Po 8 miesiącach wczoraj mój mąż przeprowadził się do Warszawy i zostawił ze sobą wszystko. Więc jesteśmy dzisiaj oficjalnie tutaj z wami. I teraz jestem gotowa, żeby się poddać i żeby po prostu to nasze małżeństwo okroić dla Chrystusa. Amen. Amen.